Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów Telewizji Zgórz-Trzebnickich. Nazywam się Paulina Haba i zapraszam na serwis informacyjny powiatu trzebnickiego. Za nami obchody 3-majowe w powiecie trzebnickim. Podobnie jak w całej Polsce, 3 maja obchodzone jest Święto Narodowe. W ramach obchodów organizowane są różne uroczystości oraz wydarzenia, takie jak uroczyste apele szkolne czy złożenie kwiatów pod pomnikami. Każdego dnia działają według zasady Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Mowa tu o strażakach, którzy 4 maja obchodzili swoje święto. A my życzymy jak najmniejszej liczby zdarzeń oraz tylu samo powrotów, co wyjazdów. Za nami również majówka w Skokowej, która odbyła się 5 i 6 maja. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, m.in. 12 skokowski bieg przełajowy, występy zespołów ludowych, animacje dla dzieci czy koncerty. W niedzielę, 7 maja, mieszkańcy Trzebnicy mieli okazję podziwiać wyjątkowe samochody z lat 60. i 90., które zajechały pod Urząd Miejski w ramach wiosennego turystycznego rajdu pojazdów zabytkowych Youngtimerów 2023. Organizatorami tego wydarzenia byli Fundacja, Klasyczna Strefa Wrocław oraz Gmina Trzebnica. Fani motoryzacji zabytkowej mieli możliwość zobaczenia nietuzinkowych samochodów, które zrobiły ogromne wrażenie swoim stylem oraz historią. Wydarzenie przyciągnęło wiele osób z okolic Trzebnicy, a także turystów z innych miast. 7 maja odbyła się druga edycja trzebnickich spotkań muzycznych pod nazwą Kiedy przychodzi maj. W ramach spotkań odbywają się koncerty, a pierwszy z nich odbył się w klasztorze sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. Spotkania te to przede wszystkim muzyka wokalna w towarzystwie kwartetu smyczkowego. Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Mosty Kultury. W tym roku koncerty odbędą się również w Pałacu w Brzeźnie oraz Obornickim Ośrodku Kultury. 8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza. Dzień dedykowany tym, którzy pracują w bibliotekach i dbają o to, aby czytelnicy mieli dostęp do wiedzy i literatury. Zajrzeliśmy z kamerą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawonii, gdzie porozmawialiśmy z panią Magdaleną Musiał, która opowiedziała nam o swojej pasji oraz przygotowanych wydarzeniach na nadchodzący tydzień bibliotek. Jestem bibliotekarką w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawonii. Dzisiejszym dniem rozpoczynamy Tydzień Bibliotek. Jest to o tyle wyjątkowa okazja do celebrowania, ponieważ w tym czasie pragniemy przyciągnąć większą liczbę czytelników, książkofilów, książkolubów, bibliofilów. I z tej okazji przygotowaliśmy cały szereg działań. W Tygodniu Bibliotek planujemy przygotować wystawę. Jest to wystawa osobliwości szymborskiej, ekspozycja wędrująca artystów z Policjalnego Studium Animatorów Kultury Skiba we Wrocławiu. Chcemy ją zainaugurować wieczorem poetyckim, na którym będziemy czytać wiersze szymborskiej, ponieważ mamy przy okazji rok szymborskiej. Oprócz tego planujemy także babski wieczór w bibliotece, który niejako będzie kończył tydzień bibliotek. Będzie to bardzo luźne spotkanie w piżamie, kapciach, w bardzo miłym towarzystwie. Będą babskie pogaduchy, domowe spa, gry zabawy, wszystko to około książkowych klimatach. Oprócz tego mamy mini konkurs, jest to konkurs online, z czego składa się wasza bibliotekarka. Zapraszamy serdecznie na nasze strony Facebooka i Instagrama, gdzie szeroko właśnie o tej akcji mówimy i do której zachęcamy. Pasja do książek w moim przypadku jest chyba od urodzenia, z tego względu, że moja mama była kierownikiem bibliotek, moja siostra jest bibliotekarką, więc ja od najmłodszych lat wracałam ze szkoły do biblioteki. Biblioteka była dla mnie drugim domem, w nim się wychowałam w zasadzie, więc ta miłość do książek już od tych najmłodszych lat się narodziła. Ja czytam książki od zawsze, nie pamiętam chwili, kiedy nie czytam. Staram się jak najwięcej i staram się tą pasję do czytania przekazać teraz w bibliotece, w której pracuję. W środę, 10 maja, na Trzebnickim Deptaku odbył się już po raz 6 piknik arcysprawni z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Imprezę zorganizowało Trzebnickie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebnicy przy wsparciu gminy Trzebnica. We środę, 10 maja, odbył się już 5 finał edycji Trzebnickiej Ligi Bowlingowej w Gminnym Parku Wodnym Zdrój. Na podium w tym sezonie znaleźli się
Tomasz Obroca, Alicja Flisiuk oraz Mateusz Boś. Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i zapraszamy do kolejnych edycji. Trwa budowa nowej siedziby miejskiej i gminnej biblioteki w Trzebnicy. Obecnie wylany został strop na kondygnacji pierwszego piętra, zamontowane zostały również schody. Pracę wykonuje firma Tom Install z Wrocławia. Na inwestycje gmina Trzebnica otrzymała dotację w wysokości 2,5 miliona złotych. Właśnie trwają 10 dni otwarte funduszy europejskich w Trzebnicy. Wydarzenia zaplanowano od 12 do 14 maja w pocysterskim klasztorze sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. W piątek odbyło się m.in. seminarium oraz zwiedzanie klasztoru, Muzeum Klasztornego imienia Siostry Olimpii Konopki czy zwiedzanie Wieży Północnej. Wydarzenie zakończy się w niedzielę pokazem filmu Łukasza Chwałko, Jakob Bochme, Życie i twórczość. Więcej informacji znajdą Państwo na kanałach Facebook organizatorów. 13 maja odbył się 5. charytatywny turniej piłki siatkowej Gramy dla Filipa Klonowskiego w gminnej hali sportowo-widowiskowej imienia Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy. Turniej rozpoczął się o godzinie 10, a udział w nim wzięli drużyny z całego regionu. Dochód ze zbiórek oraz darowizn zostanie przeznaczony na rehabilitację Filipa oraz na pokrywanie barier życia codziennego. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Wiszni Małej przygotował niespodziankę na Dzień Mamy. Są to warsztaty plastyczne dla dzieci. Więcej informacji przedstawią pracownicy ośrodka, pani Joanna Moszonka-Śmigiel oraz Marian Sasinowski. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Wiśnia Mała, kochani, bardzo gorąco serdecznie zapraszamy na najbliższe wydarzenia. Będzie się działo w maju 2023. Przed nami 16 mamy niespodzianki dla mamy. Będą warsztaty dla najmłodszych. Nie powiem dokładnie, co tam będzie się działo, ponieważ to jest niespodzianka dla mamy. Serdecznie zapraszam, zapisujcie się już teraz. Następną rzeczą, na którą zapraszamy, koncert. Z okazji Dnia Mamy. Każdy wie, że to wypada 26 i nasz koncert również jest 26 maja. O 18 zapraszamy wszystkie mamy na koncert pana Stanisława Witomskiego. Usłyszymy covery pana Wodeckiego, więc serdecznie zapraszamy. Dodam, że będzie również słodki poczęstunek. Kolejną imprezkę, którą chcemy zaprosić. Proponujemy. 14. Folkloriada. I również będzie to bardzo ważny jubileusz 45-lecia zespołu ludowego jakiego? Szymanowianie. No i 5-lecie szymanowskie skowroneczki. W programie występy zespołów ludowych. No i oczywiście troszkę później, na koniec imprezy, zabawa taneczna z DJ-em Mateo aż do drugiej w nocy, z tego co wiemy. Czyli urodziny huczne. Zamki wmuchane, malowane buzi, modelowanie baloników, popcorn, lody, gofry i wielkie bańki mydlane, czyli to dla najmłodszych. Koni, gorąco zapraszamy. Gmina Wiśnia Mała. Bawmy się i szalajmy chyba, nie? Tak jest. Przyjeżdżajcie. Do zobaczenia. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.